Jesteśmy w siedzibie głównej biblioteki w Wysokim i przed chwilą odbyła się kolejna, 9. już edycja Narodowego Czytania w Gminie Międzyrzec-Podlaski. Dziś trochę inaczej niż dotychczas, bo wszystkie poprzednie lata gościliśmy w szkołach, a dziś postanowiliśmy, że to Narodowe Czytanie odbędzie się właśnie tu w naszej siedzibie głównej. Dziś czytało 24 osoby. Niełatwy utwór Kordian. Jak zawsze byli z nami przedstawiciele władze gminy, radni gminy, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy wszystkich szkół, instytucji kultury, prezesi stowarzyszeń, sołtysi, że bardzo się cieszę, że ta nasza akcja, którą organizujemy od tylu lat, jest ciągle aktualna i też zdarzały się takie sytuacje, że któregoś roku nie zaprosiliśmy kogoś, więc to obrażano się. Także chyba zaszczytem jest czytać na Narodowym Czytaniu. Dla nas zaszczytem jest gościć tych wszystkich ludzi, bo tak naprawdę różne środowiska pokazują, że czytanie jest ważne i wartościowe i to jest piękne i chyba o to chodzi, pomimo tego, że tak jak mówię, ten tekst jest bardzo trudny Kordiana i ja sobie zdaję sprawę, że te dzieci wszystkie, które tutaj dzisiaj były, czekały na podsumowanie konkursu do książki na fotografii, one nie rozumiały pewnie nic, ale sama wartość słuchania słowa pisanego, wracania do tego, mówienia o tym, wydaje mi się, jest bardzo duża. No cóż, za nami kolejne Narodowe Czytanie, za nami kolejne rozstrzygnięcie konkursu do książki na fotografii. W tym roku odrobinę mniej prac mieliśmy niż dotychczas, ale prace są na coraz wyższym poziomie. Konkurs został rozstrzygnięty i wręczyliśmy kolejne 3 statuetki Przyjaciele Biblioteki, ważnej dla nas nagrody, która jest hołdem, która jest takim podziękowaniem i docenieniem wszystkich tych ludzi, które naprawdę z biblioteką jest po drodze i którzy nas wspierają, są dla nas życzliwi i są ciągle obecni w tej naszej bibliotece. I dzisiaj w kategorii urzędnik, funkcjonariusz publiczny nagrodę otrzymał pan Edward Kopron. Niestety nie mógł być z nami, ale jestem przekonana, że bardzo się cieszy z tej nagrody, bo przyjaciół mi nas nazywa od wielu lat. Kolejna kategoria to instytucja, organizacja. Tutaj nagroda, tytuł i statuetka trafiły do publicznej Szkoły Podstawowej imienia Janusza Kusocińskiego w Rogoźnicy. Tak naprawdę wiele instytucji jest takich wartych, które z nami współpracują. I tak jak powiedziałam gdzieś wcześniej, to jest bardzo trudny zawsze wybór. Niemniej patrzymy w sposób szczególny na poprzedni. No i to Narodowe Czytanie, które odbyło się w tamtym roku właśnie w publicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, które było organizowane na bardzo dużą skalę, było ogromnym przedsięwzięciem i tak jak mówię, logistycznym, technicznym, merytorycznym. Ta współpraca była na bardzo wysokim poziomie, z wielką klasą, z wielką życzliwością, więc nie mogło być inaczej. No i trzecia osoba, mamy w swojej bibliotece wolontariusza od zeszłego roku, człowieka, który pomaga, jest ciągle obecny i te najtrudniejsze, najcięższe prace za nas wykonuje. To jest Paweł Chryciuk, obecnie sołtys wsi Zasiadki, więc w tym roku też jakby bez zastanowienia się, to on otrzymał tytuł i statuetkę Przyjaciela Biblioteki. Zapraszam serdecznie na przyszły rok na Narodowe Czytanie w gminie Międzyrzec Podlaski. Będzie 10. jubileuszowa edycja w naszej gminie. Czy czytanie jest ważne? Oczywiście, że jest ważne. Czytanie rozwija, czytanie kształtuje wyobraźnię. Człowiek, który czyta, żyje podwójnie. Ktoś kiedyś mądrze powiedział. Zapraszam serdecznie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim, siedzibą Wysokim, do wszystkich filii, ale zapraszam też do każdej jednej biblioteki, bo to nie ma znaczenia, czy mieszkamy na terenie gminy, czy mieszkamy na terenie miasta, czy mieszkamy zupełnie gdzieś indziej. Ważne, żeby odwiedzać bibliotekę, żeby czerpać z książek. Zachęcam. Jak ważny jest duch czytelnictwa w gminie Międzyrzec Podlaski. 7. Narodowe Czytanie w gminie Międzyrzec Podlaski jest taką kolejną okazją do spotkania się z naszymi twórcami, z literaturą i to jest bardzo ważne, że dostrzegamy to i
i tutaj się dzisiaj razem gromadzimy. Cieszę się, że są z nami najmłodsi również. To też świadczy o tym, że jako rodzice dbacie Państwo o to, aby przekazywać ten duch czytelnictwa kolejnym pokoleniom. To jest bardzo istotne. Chciałbym serdecznie podziękować w imieniu swoim i pana wójta Krzysztofa Adamowicza organizatorom dzisiejszego wydarzenia, Gminnej Bibliotece. Piękna sceneria, która dzisiaj tutaj została stworzona. Myślę, że w bardzo takim nastrojowym klimacie mogliśmy wysłuchiwać fragmentów Kordiana. Serdeczne podziękowania dla wszystkich naszych dzisiejszych czytających fragmenty utworu. Naliczyłem 24, także myślę, że mocna reprezentacja dzisiaj przybliżyła nam fragmenty utworów. Serdeczne dzięki za Waszą obecność i zaangażowanie. Cóż więcej, chciałbym nam wszystkim życzyć, abyśmy na kolejnych edycjach również się tutaj spotykali, również uczestniczyli w tym ważnym dla czytelnictwa wydarzeniu. I jeszcze słowo, jeżeli chodzi o dzisiejszy utwór, Kordian Słowackiego. Jest to utwór ciężki. Dla niektórych pewnie stanowiący jakieś wyzwanie, natomiast jest to utwór, który pokazuje, jak ważne jest zaangażowanie patriotyczne, jak ważna jest odwaga, nie tylko w czasach, kiedy on powstawał, ale również obecnie. To jest bardzo istotne, aby wracać do tego typu literatury i bardzo dobrze, że właśnie w tym roku tenże utwór stał się motywem przewodnim narodowego czytania. Także serdeczne dzięki jeszcze raz za to, że jesteśmy tutaj razem. A jeszcze...